a dream I know. Deep up my feelings for you. Watch them grow, perceive devote. Hejka kochani, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam Was na haul zakupowy z Rossmana i z Pepco. Dawno u mnie na kanale nie było haul zakupowego, również ze względu na panującą sytuację, natomiast u nas się już troszeczkę rozluźniło i przede wszystkim pokończyły nam się niektóre rzeczy. W związku z tym, chcąc nie chcąc, musiałam się udać z mężem razem. Pokażę Wam kilka rzeczy. Najpierw może zacznijmy od Rossmana, potem pokażę Wam, co kupiłam w Pepco. I może zacznijmy od Rossmana. W Rossmanie kupiłam kilka takich podstawowych rzeczy, które mi się skończyły. I między innymi wzięłam pastę do zębów Colgate. Tak naprawdę to za dużo wyboru nie było. Większość półek jest przebranych. Mają w tym momencie jakieś wyprzedaże, więc wiadomo, że ludzie idą do tych sklepów i kupują. Także Colgate, ale zdaje mi się, że chyba nawet spoko była ta pasta, więc mam nadzieję, że się nie zawiodę. I następnie mam tutaj peeling z Isany o zapachu grejpfrutowym. Ja bardzo, bardzo lubię te peelingi. One są naprawdę niedrogie, w granicach 6 zł, a są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Ja już tak naprawdę miałam kilka rodzajów właśnie z tych peelingów i z tego co pamiętam, to był cytryna z miętą, tofi, coś z wiśnią i chyba teraz jest po prostu następna, bo to widzę, że jest nowość i jest grejpfrutowy. Oczywiście bardzo polecam, u mnie się świetnie sprawdzają i za każdym razem jak jestem, a mi się kończy po prostu poprzedni, to zwracam uwagę na półki, czy nie ma jakiejś nowości. I kolejną rzeczą jest to żel pod prysznic Isany i jest to o zapachu wiśnia, truskawka, malina z jogurtem, także bardzo przyjemny zapach. I również była na te żele pod prysznic jakaś promocja, bo za taką buteleczkę zapłaciłam niecałe 3 zł, więc naprawdę się opłacało. Oczywiście tam wszystko było już poprzebierane, więc wyboru za dużo nie było. Natomiast bardzo przyjemny zapach i również jak jestem w Rossmanie, to bardzo często zwracam na te żele właśnie pod prysznic. I następnie mam tutaj dwa dezodoranty również z Isany. I tutaj mam o zapachu kokosowym. Ja już ten zapach miałam, a tutaj mam zieloną herbatkę, który jest moim ulubionym i jak mi się kończy, to po prostu zawsze go kupuję, a ten po prostu tak dodatkowo, żeby nie było tak monotonnie. Te dezodoranty również kosztują grosze, chyba niecałe 3 zł, czy niecałe 4 zł. W każdym razie bardzo fajne zapachy mają. Ja lubię ich używać i tak naprawdę nie szkoda mi ich wypsikać, tych dezodorantów nawet w łazience czy nawet w pokoju. Po prostu służą do wszystkiego tak naprawdę. I z tego co pamiętam, jeżeli chodzi o ten zapach właśnie kokosowy, to pisaliście mi, że Wam nie podszedł troszeczkę ten zapach, natomiast ja kokos bardzo lubię. Mam akurat w tym momencie i dezodorant, i mydło w płynie o zapachu kokosowym i dla mnie ten zapach jest naprawdę bardzo fajny. Natomiast oczywiście nie każdy może podejść, bo to jednak ma konkretny zapach i nie każdemu po prostu może podpasować. W każdym razie ja jestem naprawdę bardzo zadowolona z tych dezodorantów i u mnie lądują często właśnie w koszyku. Kolejnym moim zakupem jest to maska, która przeciwdziała zniszczeniom ze Schwarzkopf. Ja bardzo, bardzo ją lubię. U mnie nawet często widzicie na holach zakupowych z Rossmana, jak Wam pokazuję tą maskę. U mnie się sprawdza rewelacyjnie. Moje włosy tak naprawdę odżyły dzięki tej masce, bo wcześniej miałam problemy i z suchymi końcówkami. Oczywiście po farbowaniu myślę, że większość z nas ma problemy właśnie z włosami. Natomiast ta odżywka jest świetna. Odżywka, maska, bo to jest maska. Jest naprawdę świetna.
Włosy moje tak naprawdę doprowadziła do porządku i za każdym razem, jak mi się kończy, to po prostu kupuję następne pudełeczko. I jeżeli chodzi o cenę, to chyba około 20 zł, nawet niecałe 20 zł chyba kosztuje ta maska. I uwierzcie mi, że jak naprawdę jest rewelacyjna. Ostatnimi moimi zakupami z Rossmana są płyny do płukania ust i z tego względu, że była promocja, wzięłam po prostu dwa różne. Tutaj wzięłam z Colgate taki odświeżający, a tutaj wzięłam pierwszy raz herbata z cytryną. O ile ten już wcześniej miałam i naprawdę byłam z niego bardzo zadowolona, natomiast ten mam pierwszy raz, jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, jak on będzie się sprawdzał, bo jednak niektóre płyny mają to do siebie, że nie wiem, mają po prostu jakiegoś składnika za dużo, nie wiem, czy niektóre zawierają alkohol i no, są naprawdę nieprzyjemne w użytkowaniu, natomiast te, jak widzę, mają, są bezalkoholowe, więc na pewno będą bardzo fajne, chociaż ten już wiem, że jest fajny, natomiast ten sobie oczywiście przetestuję. Następnie mam tutaj bardzo fajne fireneczki, które tak naprawdę dostałam, ale że są z Pepco, więc oczywiście Wam pokażę i są to takie dwie przepiękne fireneczki. Niby prosta, natomiast tutaj robią całą tą robotę. Te pomponiki bardzo, bardzo mi się podobają. Może tutaj złożona nie wygląda tak efektywnie, natomiast uwierzcie mi, że na oknie wygląda rewelacyjnie, przepięknie. Ja widziałam właśnie te firaneczki u kogoś właśnie na Facebooku. Czasami są takie wstawiane zdjęcia z aranżacją albo wystrojem swoich wnętrz, salonów, czy sypialni, czy jakichś innych pomieszczeń. I właśnie tam widziałam tą firaneczkę. Bardzo mi się spodobała. Ale że dostałam, to oczywiście to jest bardzo duży plus. Dostałam po prostu bez okazji, natomiast bardzo, bardzo przyjemnie dostać od czasu do czasu jakąś rzecz. Bardzo fajna i już Wam mówię cenę, 29,99 za taką firaneczkę, więc myślę, że naprawdę to nie jest wcale duży wydatek. Jeżeli chodzi o Pepco, to dużych zakupów nie zrobiłam, dlatego że głównie wybraliśmy się dla męża po koszulki, natomiast koszulki były w takich kolorach bardzo wyrazistych. Mąż woli jednak szarości i stonowane kolory i nawet jakbym mu kupiła, to i tak by w tym nie chodził. Więc po koszulki na pewno wybierzemy się za jakiś czas, może w przyszłym tygodniu. Kupiłam mu bardzo fajne spodenki. Pokażę Wam, nigdy Wam tak naprawdę nie pokazuję, co mężowi kupuję, natomiast te spodenki są bardzo, bardzo fajne. Od razu mi się spodobały. Jeżeli chodzi o cenę, już Wam mówię, to kosztują 39,99 i to są takie, ale jeansopodobne, bardzo fajne. Tutaj jak widzicie, taka jakby podwijana nogawka, bardzo mi się spodobały. Tutaj jest takim ściągaczem w formie sznurka. Nie są może długie, natomiast bardzo fajnie wyglądają, jeżeli się założy i naprawdę super wygląda w tych spodenkach. Także takie spodeneczki mu wzięłam i wzięłam mu kilka par skarpet, bo jednak skarpety to skarpety. Trzeba mieć co jakiś czas nowe. Jeżeli się nawet chodzi do pracy, to wypadałoby, żeby te skarpety co jakiś czas zmieniać, bo uwierzcie mi, nie wszyscy zmieniają. I jeżeli chodzi o te skarpety, bardzo dobre jakościowo. Wcześniej kupował mąż w Chińczyku. W Chińczyku kupował on sobie, ja kupowałam w Pepco. Ja pepkowe skarpetki jeszcze mam, on z Chińczyka już dawno skarpet nie ma i stwierdziłam, że lepiej dołożyć, a te skarpety niech ma troszeczkę na dłużej, ale dobra, nie będziemy się już na temat skarpet wypowiadać, bo skarpety oczywiście to skarpety zwykłe, czarne, tutaj z takim szarymi tymi wykończeniami i kosztowały za 3 pary 9,99, także taki zakup dla niego, może niewielki, ale uwierzcie mi, przebrane są rzeczy strasznie, z tego względu też, że teraz chyba jest jakaś
wyprzedaż chyba minus 30%, więc kolejki są i ludzie rzeczywiście wychodzą z pełnymi reklamówkami ubrań. I prawie bym zapomniała o rozdaniu. Dzisiaj do wygrania są gumki do włosów, gumki w bardzo przepięknych pastelowych kolorach z takimi kropeczkami. Bardzo, bardzo mi się spodobały i dla Was dołączę po prostu te gumeczki do rozdania. I kochani, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Będzie mi bardzo, bardzo miło. I ja w tym momencie żegnam się z Wami i do zobaczenia. Pa! Watch them grow, perceive devotion.